Drodzy Państwo, jak co roku spotykamy się na wspólnej przedwigilijnej, choć o charakterze wigilijnym, spotkaniu. W tym roku postanowiliśmy to zrobić wzorem innych miast na przestrzeni otwartej. Każdy może przyjść, każda liczba mieszkańców się zmieści i cieszę się bardzo, że chcemy wszyscy wspólnie rozpocząć ten cały cykl wspaniałych świąt, które są przed nami. Bo ten cały cykl świąt rozpoczyna święto, które nie ma co prawda czerwonej kartki w kalendarzu, ale jest głęboko wpisane w polską tradycję. Obchodzą je wszyscy bez względu na wyznanie, nie tylko katolicy, a przecież jest to święto głęboko katolickie. Mówię tu o Wigilii. Wigilię nawet legendarne zwierzęta mówią ludzkim głosem. W związku z tym my wszyscy w tym dniu powinniśmy być lepsi i to, co uzyskamy lepszego w tym dniu, w swoich umysłach i sercach kultywować przez cały rok. Życzę wszystkim mieszkańcom Włocławka, aby w tej ciepłej, rodzinnej atmosferze przy stole wigilijnym dokonali bilansu dokonań, ale żeby dokładnie pamiętali to, co było dobrego i co dobrego nam się zdarzyło i udało zrobić. Aby wszystkie życzenia, które Państwo wzajemnie będziecie sobie składać, spełniły się i w okresie świąt, i w okresie nadchodzącego 2014 roku. Bo przecież jeżeli będziemy pamiętać dobre rzeczy, to będziemy dążyć do tego, aby w następnym roku tworzyć same dobre rzeczy i tworzyć dobrą aurę wokół własnej rodziny, ale i całej społeczności Włocławka. Życzę oczywiście tradycyjnie dobrego zdrowia, dobrego samopoczucia, szczęścia, ale i przede wszystkim tolerancji dla bliźniego i miłości wzajemnej wszystkich włocławian. A więc radości życia i wzajemnej miłości. Że dobrze, że dzieje się to wszystko na zewnątrz, bo to nas zbliża. Kiedy jest taki lekki chłód, chcemy być bliżej siebie, żeby się wzajemnie ogrzewać. A to jest symbol tego wszystkiego, co powinno charakteryzować i to nasze spotkanie, i całe przeżywanie święta Bożego Narodzenia. Dlatego życzę wszystkim rodzinom, młodzieży, dzieciom, całemu miastu, z panem prezydentem, jego zastępcami i całą radą miasta wiele Bożego błogosławieństwa. Chcę też wyrazić moją ogromną radość z tego, że miasto nam pięknieje. To jest coś obiektywnego, co dzieje się i dzięki czemu czujemy się lepiej w naszym mieście. Jesteśmy z tego powodu naprawdę wdzięczni wszystkim, którzy dzięki roztropnym rządom przyczyniają się do tego, że Włocławek mniej przypomina małe, biedne Betlejem, a bardziej przypomina metropolię, jaką było kiedyś bez wątpienia w swojej historii. Wszystkim życzę szczęść Boże. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Módlmy się. Panie Boże i Stworzycielu świata, dziękujemy Ci za chleb, owoc ziemi i ludzkiej pracy. Twój Syn błogosławił chleb i karmił nim głodnych, a w przeddzień swej męki dał nam siebie na pokarm pod postacią chleba. W Jego imię prosimy Cię, pobłogosław te opłatki i sprawy, abyśmy zawsze byli gotowi pomagać bliźnim i ze wszystkimi dzielić się braterską miłością. Pozwól też, abyśmy wspólnie z innymi ludźmi sławili Twoją ojcowską dobroć. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Nie dałam mu matula sukienki.